Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Zaprezentuję Wam dzisiaj przepis na ciasto z rabarbarem. Jest to przepis sezonowy, obecnie jest sezon na rabarbar i już pokazuję Wam wszystkie składniki, które będą nam potrzebne. Będzie nam potrzebnych 350 g pociętego na kawałki rabarbaru, oczywiście dobrze umytego. Oprócz tego będziemy potrzebować 125 g masła, 125 g cukru. Będzie nam też potrzebne jedno opakowanie cukru waniliowego, szczypta soli, 2 jajka, 125 g mąki, 40 g skrobi, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. I jeszcze troszeczkę cukru, około 50 g do posłodzenia rabarbaru. Najpierw słodzę rabarbar, wsypuję cukier i dobrze mieszam. Odstawiam na bok, żeby puścił soki i zajmuję się resztą ciasta. Miksuję masło z cukrem, po czym dodaję 2 jaja. Do tego dosypuję wszystkie sypkie składniki, czyli mąkę, skrobię, proszek do pieczenia, sól. Przygotowuję foremkę. Moja foremka ma około wymiary 20 cm na 30 cm i wykładam foremkę papierem do pieczenia, a na wierzch rozsmarowuję ciasto. Przycięłam papier do pieczenia dookoła, a po wierzchu rozkładam rabarbar. Ciasto pieczemy około 35 minut na temperaturze 180 stopni. Tak wygląda moje ciasto po upieczeniu. Zostawiam je na chwilę, żeby wystygło, a potem będziemy je kroić na kawałki. Tak prezentuje się jeden kawałek. Możemy go jeszcze przyozdobić bitą śmietaną i posypać cukrem pudrem. Mam nadzieję, że mój przepis się Wam podobał. Jeśli tak jest, będę się ogromnie cieszyć z lajków. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!